Dzisiaj startujemy pod Wawelem w centralnym miejscu Krakowa, znanym chyba na całym świecie. Może poproszę gościa, żeby się przedstawił i powiedział parę słów o sobie. Teresa Misina, jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej Równość, która ma siedzibę swoją właśnie w miejscu naszego startu, czyli pod samym Wawelem na ulicy Bernardyńskiej. Jesteśmy spółdzielnią, która została powołana w 2014 roku. A skąd w ogóle się wzięła nazwa, pomysł na nazwę Równość? Doszliśmy do wniosku, że skoro głównym naszym obszarem działalności gospodarczej będzie gastronomia, catering, to chcemy pokazać to, że jesteśmy wszyscy równi, siadając do stołu, niezależnie od tego, kto i komu świadczymy usługi. I że klienci bez względu na zasobność portfela, na rodzaj, zawsze będą równo przez nas traktowani. Etatów mamy 23, niespełna, tam brakuje jakiś ułamek dziesiętny do 23. Nie wszystkie osoby mają możliwość, zdolność pracować w pełnym wymiarze. Jako że w naszym zespole dominującą grupą są osoby niepełnosprawne, które doświadczały kryzysów psychicznych osób. A czy osoby właśnie niepełnosprawne intelektualnie, one były zatrudniane od samego początku, czy to się pojawiło w trakcie? Nie intelektualnie, tylko chorujące psychicznie. To jest zasadnicza różnica i to właśnie często jest mylone gdzieś w odbiorze społecznym, że jak usłyszy się w tle gdzieś chorujące po kryzysach psychicznych, to bardziej nam się kojarzy z grupą osób intelektualnie niepełnosprawnych. Jednak jest to diametralna różnica, bo osoby, które zatrudniamy i dla których tworzymy tą sferę rehabilitacji i reintegracji, to są osoby, które mają normalny poziom intelektu, one nie mają w tym zakresie żadnych ograniczeń, natomiast doświadczały psychozy, doświadczały choroby psychicznej, która w różnym okresie funkcjonowania daje im jakby trudności w funkcjonowaniu społecznym czy nawet zawodowym. U niektórych osób wystarczy kilka miesięcy takiego stażu zawodowego plus jakichś ćwiczeń z kompetencji miękkich, u innych potrzebny jest ten okres dłuższy. Natomiast optymalnie my zakładamy, że tak do pół roku można spokojnie przygotować osobę akurat doświadczającą tego typu niepełnosprawności, która wykazuje swoją chęć, gdzieś mobilizację do zmiany jakiegoś swojego życiowego okresu, który jest trudnym doświadczeniem, jeśli chodzi o przeżywanie psychozy. I te osoby, które już weszły do zespołu, naprawdę świetnie sobie radzą. Czasami nawet tak między wierszami śmiejemy się w zespole między sobą, że czasami mniej problemów jest takich zawodowych czy bieżących z osobami doświadczającymi niepełnosprawności i chorowania psychicznego niż z tymi, którzy jeszcze nie byli u lekarza. Skąd w ogóle skąd się pojawił pomysł, czy co wpłynął na decyzję, żeby tą działalność rozpoczynać właśnie jako spółdzielnię socjalną? Jeżeli zakłada się przedsiębiorstwo społeczne, no to albo ktoś jest bogaty i chce zainwestować w to jakieś tam zgromadzone środki, albo pozostaje mu szukać tych środków gdzieś w przestrzeni społecznej, grantowej, czy w przestrzeni środków publicznych, z których można zaczerpnąć jakiekolwiek wsparcie na potrzeby założenia przedsiębiorstwa. My jesteśmy dzisiaj, tak na marginesie powiem, wyposażeni już w sprzęt własny, którym możemy wykonywać takie zdarzenia na 700-800 osób. Trudne w ogóle były początki działalności spółdzielni? Zależy z jakiej perspektywy popatrzeć, bo na pewno miejsce, w którym jesteśmy, miejsce było nam bardzo życzliwe. W zasadzie do wszystkich odbiorców, którzy są tutaj w obrębie Śródmieścia, jest bardzo łatwy i prosty dojazd, dostarczanie tych różnych usług cateringowych. Uniwersytet Papieski nam udostępnił swoje przestrzenie i przez pierwsze też miesiące, kiedy spółdzielnia właściwie, jeszcze spółdzielni nie było, ona się jeszcze miała organizować, jeszcze szukaliśmy tych różnych rozwiązań, mieliśmy też pomoc ze strony uniwersytetu, że nie oczekiwano od nas opłat za czynsz, tylko płaciliśmy za media. Jak też będzie przychodził koło Wawelu? Zapraszamy. To koniecznie Bernardyńska, tak. 3. Bernardyńska 3. Uniwersytet Papieski. Najlepsze obiady w Krakowie. Najlepsze obiady w Krakowie. Obsługują Państwo konferencje, szkolenia na mniejszą, większą grupę. Do 700 osób, tak? W tym momencie 700, tak. Widzimy jest AIS taka naprzeciwko. Górna granica. I tutaj też robimy takie duże zdarzenia. Tak, AIS to takie bardzo spektakularne centrum konferencyjne w Krakowie. Realizujemy również wszelkie usługi takie na zamówienie klientów indywidualnych i to są wydarzenia jakieś o charakterze rodzinnym, czy no teraz mieliśmy cały maj rezerwacji komunijnych, które z przyczyn wiadomo epidemicznych zostały przesunięte na dalsze terminy. Sami realizujemy też dość liczną ilość szkoleń i te szkolenia, które organizujemy, one mają różny charakter. Rozpoczęliśmy dowożenie obiadów do klientów do domu indywidualnych i wydarzyła się rzecz niesamowita, że do nas się zgłosił darczyńca, sponsor, który zechciał nas zaprosić do współpracy, żebyśmy te obiady dowozili do osób potrzebujących. Naszą rolą było znaleźć tych potrzebujących, więc weszliśmy w kolejną współpracę z regionalnym, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z zespołami leczenia środowiskowego, psychiatrycznego, z Monarem, żeby faktycznie wyłuskać takie środowiska rodzin, osób, które faktycznie potrzebować będą tego gorącego posiłku. I dzisiaj rozwozimy 120 takich posiłków dziennie do osób potrzebujących, a sponsor te wszystkie obiady nam do tej pory jakby finansuje. Mam kilka fajnych rzeczy w torbie. Mówiliśmy o cateringach, to jest taka nasza książeczka. Takie nasze poglądowe z naszych realizacji. Tutaj z AIS-a na przykład robiliśmy, tu impreza plenerowa w listopadzie w jakimś ogrodzie w Landskoronie, tutaj bankiet wieczorny w AIS-ie, tutaj nasza sala, na naszej sali nakrycie jakieś tutaj tam, na Bernardyńskiej tak, 3, tak? W bufecie, tak. Generalnie chyba we wszystkich miejscach takich znanych Krakowa już realizowaliśmy nasze działania. Dowiedzieliśmy się, że nie będzie święconki, bo episkopat się wypowiedział, a my tu mamy księży, którzy mieszkają, więc księża nasi zgodzili się poświęcić nam koszyki i myśmy te koszyki zrobili akcję koszykową. Ale to faktycznie innowacyjne, bo wiele koszyk był poświęcony. Są firmy, które dostarczają jedzenie na wynos, może robić zakupy przez internet, ale a koszyka nie miał nic. Byliśmy pierwsi. Dobrze, to ja bardzo dziękuję. Dziękuję również.